Na początek interesuje nas mediana wagi ogierów, czyli musimy sprawdzić, czy te dane są uporządkowane w kolejności niemalejącej. No sprawdźmy, no to nam się nie zgadza. 565 jest liczbą mniejszą od 590, czyli musimy to uporządkować. Czyli najmniejszą będzie liczba 530. Następnie tu mamy 540. Później 550 dwa razy nam się powtarza, czyli mamy w ten sposób i tu też 550, następnie 560, 565, 570, no i na końcu 590. No i teraz, żeby wyznaczyć medianę, musimy wiedzieć, czy mamy parzystą, czy nieparzystą liczbę danych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czyli mamy 8, czyli w tym przypadku szukamy tych dwóch środkowych wyrazów i liczymy ich średnią arytmetyczną. Jak to możecie policzyć? No możemy też sobie na przykład w ten sposób, zobaczcie, oddzielać. Czyli dwie liczby od strony lewej, oddzielmy tutaj też dwie liczby od strony prawej. Jedna liczba od lewej, jedna od prawej, aż zostaną nam tylko te dwie liczby, które znajdują się na środku. Czyli mamy 550 plus 560 podzielić przez 2. No to możemy sobie policzyć, czyli 550 dodać 560 dzielimy przez 2, czyli mamy 555. I tu mamy medianę wagi ogierów. Jeżeli chodzi o klacze, no to sytuacja jest w sumie dokładnie taka sama. Sprawdźmy, czy to jest uporządkowane. No widać, że nie, czyli najpierw uporządkujmy. Mamy tak, najpierw 490, później mamy 500 dwa razy, czyli 500 oraz 500, później 505, następnie 510, no i na końcu 540. Liczymy, ile mamy tych danych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, czyli znowu parzystą liczbę. Czyli tutaj widać, że na środku znajdują się te dwie liczby, czyli mediana to będzie 500 plus 505 podzielić przez 2. To sobie obliczmy. Czyli 500 dodać 505 podzielić przez 2, czyli 502,5. To możemy zapisać, no i to będą klacze. No i jeszcze nas interesują wszystkie te zwierzęta razem. No to na początek, no musimy to też sobie uporządkować, czyli bierzemy pod uwagę ten plus ten zestaw danych. Czyli tak, najmniejsza to będzie liczba 490. Dobra, czyli patrzymy sobie tutaj. Następnie tu mamy 500 i 500. Dobra. Następnie tu mamy 505, tu się dopiero zaczyna od 530, czyli później 505, 510. Następnie 530. Później 540, no i już możemy sobie te dane przepisać dalej. Czyli 540, 550, 550, no troszkę tutaj roboty będzie. 560, 565, 570, no i 590. Ile tych danych będzie? No tutaj mieliśmy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 danych. 9, 10, 11, 12, 13, 14, czyli parzystą liczbę danych. No czyli to będzie ten przypadek, który mamy tutaj. Czyli musimy znaleźć te dwie dane środkowe. No to możemy sobie tak, na pewno no te trzy od strony lewej odznaczyć i trzy od strony prawej. Tutaj jeszcze dwie odznaczę, tu również. Patrzymy, no już jesteśmy bliżej środka. No i faktycznie te dwie liczby znajdują się na środku, czyli mediana to będzie 540 plus 540 podzielić przez 2, czyli mediana to jest 1082, jak podzielimy, to otrzymamy 540 i to będzie mediana wszystkich koni w tej stadninie. Oczywiście wag, tak? Mediana wag wszystkich koni w tej stadninie.